Iwona Nieroda dla portalu Fight Sport. Iwona, miło jest Cię gościć przed naszą kamerą, tuż przed jedną z ważniejszych walk w Twojej karierze. Nie wiem, czy to będzie najważniejsza walka, ale na pewno bardzo ważna na FN12 w hali stulecia już jutro. I co czujesz w ogóle po dzisiejszym ważeniu? No, czuję duże emocje, jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Wiem, że to jest bardzo ważna walka. Organizacja FEN jest organizacją, można powiedzieć, teraz w Polsce, która się najmocniej rozwija. Bardzo mocno jest promowana w telewizji, także no, dla mnie to znaczy bardzo dużo. Na ostatnim FENie pierwsza walka udała się z Judytą i cieszę się, że dostałam kolejną szansę. Nie wiem, czy moja rywalka będzie rywalką mocniejszą od Judyty, no ale zobaczymy. No, nastawiam się bardzo pozytywnie, jestem wręcz przekonana, że moja ręka będzie w górze, tylko muszę jutro wyjść, zrobić swoje konkretna praca w ringu i będzie dobrze. Miła, sympatyczna i agresywna dziewczyna, taka jaką Cię znam. A jakie wrażenie na Tobie zrobiła Gabriela? Znaczy, od razu jak zobaczyłyśmy się, stanęłyśmy przed sobą, ja podeszłam, zapoznałyśmy się i myślę, że to jest dziewczyna podobna do mnie. Bardzo pozytywna, bardzo miła, od razu nawiązałyśmy kontakt i nie było tutaj jakiejś takiej jakby niemiłej gry emocjonalnej, także no, wydaje mi się, że jest bardzo podobna do mnie. Zawsze uśmiechnięta, już tutaj rozmawiałyśmy za kulisami, powysyłałyśmy sobie fotki, wymieniłyśmy się kontaktem, także no, myślę, spoko. Jutro zrobimy po prostu swoje w ringu, każda z nas będzie chciała wygrać, no ale poza ringiem ja się cieszę, że nie ma takiej niezdrowej rywalizacji. Ty zajmujesz się młodzieżą, ona też zajmuje się młodzieżą. Wiem, że trudną, bo zdążyłem to zaobserwować, ale też widziałem jej walki i muszę powiedzieć, że przynajmniej w jednym lub dwóch przypadkach zrobiło to wrażenie. Znaczy, dobrze boksuje, jest agresywna, lubi się bić. To będzie jakaś przeszkoda dla ciebie, czy będzie to łatwiejsze na przykład w ustalaniu taktyki? Taktyka na walkę już jest ustalona, może nie będę tutaj mówić o szczegółach, ale pasuje mi to, że jest agresywna, że idzie do przodu. Ja już na to w swój sposób mam, razem z trenerem Pilarzem, żeśmy go ustalili. No nie wiem, wszystko okaże się w ringu tak naprawdę. Ja też oglądałam jej walki, no jest jakiś tam pomysł na tą walkę jutrzejszą, no ale tak naprawdę no, ring zweryfikuje, jutro wyjdziemy, ona też może mieć zupełnie inną taktykę niż zwykle, także no pierwsza minuta, pierwsze dwie minuty no pokażą pewnie jak tutaj ta walka się potoczy jutro. Muszę przyznać, że obserwując ten rynek kickbokserski przez wiele lat, trochę z niedowierzaniem patrzyłem na Twoją karierę i mówiłem, nie, no w którymś momencie ktoś ją zatrzyma, ale jesteś przy 8 zawodowej walce, masz za sobą 8 zawodowych walk, jesteś przy 9 zawodowej walce i kto Cię zatrzyma? No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że długo, długo nikt, ale no zdaję sobie sprawę i jakby widzę to po innych zawodnikach, którzy walczą w Polsce, że nie ma takiego zawodnika, który nie przegrał ani jednej walki. I ja kiedyś zupełnie inaczej podchodziłam do rywalizacji sportowej, bo dla mnie przegrana była straszną tragedią życiową, tak? A teraz już jestem, można powiedzieć, doświadczoną zawodniczką i też już inaczej patrzę na to. Wiem, że nawet najlepsi zawodnicy przegrywają walki i zdaję sobie sprawę, że taki moment kiedyś nadejdzie, ale mam nadzieję, że nadejdzie on bardzo późno. Jest to obciążenie psychiczne nie przegrać? Na pewno. To jest taka presja i nawet znajomi mówią i tak, wygrasz Iwona i będzie dobrze, ja w to wierzę, tak, ale to jest takie też budowanie trochę takiej właśnie presji na zawodniku, że każdy od ciebie czegoś oczekuje, ale ja już się teraz tego wyzbyłam, jakby inaczej to patrzę i myślę sobie, kurczę, mówcie sobie co chcecie, ja swoje w głowie mam i nie wiem, ja nie będę się starała dla was wygrać, tylko wychodzę do ringu i wygrywam dla siebie. Ja wiem, że kibice są bardzo ważni i ja ich szanuję, tak, i chcę dla nich zrobić dobrą walkę, ale ja wychodzę przede wszystkim na ring dla siebie, czy dla swojej rodziny, dla swoich rodziców. Tą jutrzejszą walkę też no, wychodzę dla jednej osoby, która mi bardzo w ostatnim czasie pomogła i będę walczyć dla niej. Jesteś zestresowana przed walkami, czy raczej skoncentrowana, czy taka powiedzmy luz, dobra, wyjdę, zrobię swoje, bułka z masłem? Nie no, staram się jak najbardziej tak skupić na walce, myśleć nad techniką, taktyką. To nie jest tak, że ja wychodzę i oczywiście są jakieś tam śmiechy, chichy zaraz przed walką. Oczywiście no, jest tak, że gdzieś tam w szatni są jakieś żarty, jak się przygotowujemy, ale już bliżej walki ja już się staram skupić, wyłączyć i gdzieś tam znaleźć swój mały świat i po prostu już w nim do końca, do wyjścia na ring być. Także to nie jest tak, że jest totalny luz i totalne rozluźnienie.
pasmo sukcesów amatorskich, ale te 8 zawodowych zwycięstw w jakiś sposób, można powiedzieć, zbudowało cię. Czujesz, że rozwijasz się jako zawodniczka, że możesz jeszcze coś osiągnąć, że jest dużo rzeczy do poprawy i że po prostu coraz lepiej czytasz tą walkę, czytasz te pojedynki, tą atmosferę, która się toczy wokół zawodowych walk, bo nie ukrywajmy, to jest zupełnie coś innego niż amatorstwo. Tak, to jest zupełnie inna bajka i no, tych walk amatorskich jest dużo, ale no, ja mam 8 walk zawodowych, to jest tak naprawdę mało, prawda? Ja się rozwijam, ja się chcę rozwijać, chcę iść jakby w stronę tych walk zawodowych. No nie powiem, będę dalej walczyć amatorsko, bo chciałabym z tym orzełkiem na piersi jeszcze gdzieś za granicę pojechać, ale no mówię, no te walki mnie rozwijają, ja widzę, jak to zupełnie inaczej wygląda jak na amatorskich turniejach, chcę to robić, chcę iść w tą stronę, no i bardzo dobrze teraz widzę, jakie błędy popełniam, nad czym muszę pracować, że trzeba może troszeczkę też się wzmocnić siłowo, no bo na amatorskich walkach jest troszeczkę inaczej, nie ukrywajmy. Iwona, nie wiem, o co cię jeszcze zapytać, ale chyba myślę, że zadamy ci te jeszcze pytania po walce samej. Mamy nadzieję, że się skoncentrujesz do tej walki, że będziesz w pełni gotowa. No i cóż, oczekujemy tego wielkiego pojedynku, no i promocji kobiecych walk, bo to jest bardzo ważne, bo pewnie też jest to dodatkowa presja dla ciebie. Znaczy, może nie presja, ale ja się w ogóle cieszę, że są walki dla kobiet w Polsce organizowane i że jest ich coraz więcej. I tutaj presja zawsze jakaś tam będzie, prawda? Ale ja mogę się tylko cieszyć, że te walki dla kobiet są i że ja mam szansę walczyć. I bardzo, bardzo się cieszę, bo tych walk jest naprawdę coraz więcej, więcej propozycji. Także nic, tylko chodzić z uśmiechem na twarzy. Słyszeliście, coraz więcej propozycji. Iwona Nieroda, jutro FN12, Gabriela Mezei, pojedynek, na który warto przyjść, warto obserwować go w telewizji, warto przyjść do hali stulecia. Magiczny Wrocław i magiczna Iwona Nieroda. Mamy nadzieję, że to będzie jedna z najlepszych walk i taka, która pozostanie w pamięci kibiców. Dziękuję bardzo, Iwona. Dzięki.